Aniu, znajdujemy się na planie wyjątkowego programu, który tak naprawdę, miejmy nadzieję, że zmieni postrzeganie drag w Polsce. Zmieni oblicze Ziemi. Tej Ziemi. No właśnie, czy ty w ogóle wahałaś się, kiedy dowiedziałaś się, że jest taka szansa, żebyś pojawiła się w tym programie jako jurorka? Absolutnie nie. To znaczy, to jest program, na który ja czekałam, nie mając świadomości, że w ogóle jakkolwiek będę brała udział w tym programie, że będę częścią, że mogę być częścią tego programu. Czekałam od kilku lat. Ja myślę, że bardzo wiele osób czekało na ten program i bardzo wiele osób... Wow! Emocje, dzieje się. Bardzo wiele osób wie, jak bardzo ważny jest to program i jak odpowiedzialne jest na nas, jak odpowiedzialne zadanie na nas spoczywa. Natomiast ja myślę, że my bierzemy udział w cholernie poważnej rozrywce, ponieważ z jednej strony dajemy ludziom show, dajemy ludziom pióra, cekiny, jedwabie, welur, te wszystkie rzeczy, które po prostu robią wrażenie. Tę seksualność, tę zmysłowość, tę przesadę, przeskalowanie, ale z drugiej strony też pokazujemy ludzi, którzy dla mnie są prawdziwymi gospodarzami tego programu. Ludzie, wiadomo, prasa, są skoncentrowani na tym, kto weźmie udział i żyje tym, kto jest tym, powiedzmy, celebrytą i, nie wiem, Karolakiem tego programu, a ja uważam, że to są celebryci rotacyjni, że tak naprawdę prawdziwymi gwiazdami są te drag queenki, które nam pokazują swój świat, które nas zapraszają do tego światu, które siebie obdzierają trochę z tej tajemnicy i z tego, wiecie, jak wchodzisz na scenę i jesteś w światłach, jesteś za kostiumem, jesteś za make-upem, jesteś inną postacią, a one nas dopuszczają także do tych postaci, które są jeszcze bez make-upu, które po prostu pokazują, jak dużo pracy to wymaga, jak duży to jest wysiłek. Więc dla mnie ten program jest czymś dużo większym niż tylko show i rozrywką. No też, Boże, jak pięknie powiedziałam. W 100% się zgadzam, Aniu. Wspomniałaś tutaj o rotacyjnych celebrytach. Tutaj no bo dzisiaj... czekamy na kolejne edycje. Widziałam tutaj przez chwilę, jak Tomasz Karolak próbował gdzieś ten swój układ. Ty to powiedziałaś. I mnie zastanawia, który uczestnik był dla siebie największym takim zaskoczeniem. Bo te nazwiska zaskakują. Och, jesteśmy po dwóch odcinkach, w związku z czym tak, znaczy jak ja zobaczyłam listę tych nazwisk, to po pierwsze bardzo się ucieszyłam, bo pomyślałam sobie, o wow, cudownie. Jak ludzie zobaczą te postaci, te kreacje, to myślę, że też będą mieli szansę, żeby się, że tak powiem, z nimi zapoznać, ale też zobaczyć jakby o co chodzi, docenić pracę, która została i serce, które zostało włożone. Pytasz mnie, który uczestnik mnie najbardziej zaskoczył? Ja mam wielki szacunek dla na przykład sportowców, którzy również biorą udział w tym programie, ponieważ wiem o tym, że z jednej strony to są zadaniowcy, i bardzo poważnie podchodzą do jakiegoś wyzwania i mają taki naturalny imperatyw do tego, żeby zrobić coś najlepiej, po mistrzowsku. A z drugiej strony na przykład wiem, jak przed jakimi wyzwaniami stają fizycznymi, gdzie będąc w kostiumie przez kilka godzin, i mówimy tutaj o 7-8 godzinach i więcej, napotykają, jakby to delikatnie ująć, napotykają pewnego rodzaju naturalne problemy i wyzwania, których do tej pory nie mieli. Krótko mówiąc, nigdy nie stójcie w toalecie za drag queenką. Właśnie tutaj mi uczestnicy dzisiaj wspomnieli podczas rozmów, że... Czekaj, bo to źle zabrzmiało. Krótko mówiąc, nigdy nie stójcie w kolejce do toalety za drag queenką. Tutaj mi właśnie uczestnicy wspomnieli o tym, że ten program też spowoduje, że oni będą lepiej rozumieć kobiety. Czy rzeczywiście tak myślisz? To jest cudowne, tak, bo ja też tak myślę, ponieważ ja też jestem w tym programie, żeby je podglądać, żeby się od nich uczyć. Wiesz, lata lecą, a ja sobie popatrzę, rozumiesz, gdzie wypchnąć bioderko, gdzie, rozumiesz, co zrobić, wiesz, z biustem, jak zachachmęcić. I to też jest piękne, ponieważ drag queen... Nie ma czegoś takiego jak wiek, nie ma czegoś takiego jak ograniczenia, nie ma czegoś takiego jak blokady. Po prostu jest wolną sztuką i wolną swobodą wypowiedzi artystycznej.
No i to jest w tym piękne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki serdecznie. Michał, jesteśmy na planie wyjątkowego show. Przede wszystkim, jakim kto najbardziej z uczestników Ci zaskoczył? No jeszcze nie mnie to oceniać, jeszcze przed nami, ja jestem dopiero po pierwszym odcinku, w związku z tym absolutnie nie będę zdradzał, co tutaj się dzieje, a dzieje się dużo, jest pikantnie, bywa czasami nawet, że tak powiem, iskrzy między nami jurorami, ale zadziwiające jest to, że faktycznie każdy tutaj do swojej roli się przyłożył. Czyli ćwiczy, widzisz to. Oj, ćwiczą. Widać, że są wzięci wszyscy w obroty. Najbardziej z kim czujesz flow, jeżeli chodzi o twoje jury, w którym zasiadasz? Myślę, że to jest bardzo równe. W sensie wszyscy ze sobą mamy kontakt nie tylko przed kamerami, ale też poza. I jesteśmy taką współgrającą ze sobą grupą ludzi. To ostatnie pytanie, bo tu jest tłum dziennikarzy dzisiaj. Ty, Michał, byłeś na Eurowizji i moje pytanie jest, co sądzisz o starcie Justyny Steczkowskiej? Ja uważam, że to jest wspaniały start. Zresztą ja widziałem ten wykon i miałem wiele możliwości występowania razem z Justyną na jednej scenie i w duetach. W związku z tym uważam, że to jest absolutnie fantastyczny numer i no, Justyna daje tam 10 000% z siebie. Jest to fantastyczne. To jest w ogóle takie show tak naprawdę też. Tak, to jest show i tego potrzebujemy. To czego mogę Ci życzyć, jeżeli chodzi o ten program? Ciekawych zaskoczeń? Na pewno tego, aby spełnił swoją rolę w przestrzeni publicznej, żeby otworzył jakieś kolejne wrota do tolerancji i aby po prostu został dobrze odebrany bez takiego stereotypu, bez jakiegoś uprzedzenia. No to tego sobie życzymy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Mary, jesteśmy na planie Czas na Show Drag Me Out. Czy myślisz, że ten program zmieni trochę nasze postrzeganie właśnie społeczności drag w Polsce? Ja nie myślę tak, ja na to liczę i ja to wiem, bo znając naszą właśnie całą dragową scenę, mamy mnóstwo utalentowanych drag queen, na których show chodziłam już od wielu lat i wreszcie się cieszę, że będzie można to pokazać w telewizji, ich postacie, ale też ich możliwości taneczno-make-upowe, także myślę, że to na pewno dużo zmieni w Polsce i otworzy nas na świat drag, który mam wrażenie nie dla każdego jest zrozumiały. Ludzie po prostu też nie wiedzą, co to jest drag. Fajnie im to pokazać, że chodzi o po prostu wcielanie się w inne role. Jest to kolorowe i bardzo szałowe. Czy któryś uczestnik Cię najbardziej zaskoczył, jeżeli chodzi o te pierwsze takie występy? Byłam pod dużym wrażeniem metamorfozy Kamila Szymczaka z Shady Lady. Shady Lady wzięła go pod swoje skrzydła i momentami było trudno rozróżnić, która jest która. Ale też oczywiście śmieszną metamorfozą jest Tomasz Karolak, który z postury jako duży mężczyzna musi się wcielić w tą filigranową postać diwy i dobrze się to ogląda na scenie, jak on się stara właśnie odegrać tą rolę takiej diwy, drag queen. Wszyscy uczestnicy są tutaj bardzo rozbieżni, ale zaangażowani. Dobrze się patrzy na chłopaków, panów w obcasach. Ty też prowadzisz ten program. Czy czujesz, że to dla ciebie jest takie wyzwanie, czy jednak właśnie wolisz tę część, kiedy jesteś na scenie, śpiewasz swoje utwory i to jest twój żywioł? Kiedy mam koncerty, to nie mogę się powstrzymać, żeby też pomiędzy piosenkami mówić do ludzi i niemal czasem się łapię na tym, że mówię za dużo, trzeba już kończyć, bo zaraz trzeba zagrać numer, więc być może ten program to jest dla mnie taka okazja właśnie, żeby się wygadać i tą część taką gadającą uwolnić, ale też tutaj przyznam, że jak jestem nawet na tej scenie w kształcie ust, motyw ust, mój teraz też flagowy motyw, to czuję się jakby to był trochę też mój świat, jakby to była część koncertu, jakiegoś też show, więc o dziwo nie mam stresu, choć wiem, że robię to pierwszy raz, więc też staram się, będę to oglądać i wyciągać wnioski. Czyli na razie jeszcze nic nie widziałaś, dopiero to jest przed tobą? Nie widziałam, bo zobaczę pewnie dopiero po montażu cały program. Na razie widzę tylko to, co tu i teraz, to, co sobie tam nagram na pamiątkę. I to jest w ogóle dobra lekcja też, oglądać się, posłuchać się i się na przyszłość poprawić. Więc jak się robi coś pierwszy raz, a też uczestnicy przecież niektórzy mówią, że pierwszy raz mają obcasy, sukienki, no to jest wyzwanie dla każdego z nas. Zresztą jurorzy też podkreślają, i Anna Mucha, i Michał Szpak, i Andrzej Seweryn, że w tej formule czują się
że to jest też coś, że robią coś nowego, oceniają w zasadzie nowy rodzaj sztuki, więc dla każdego z nas jest to taka niewiadoma. A czy tęsknisz trochę za tym właśnie światem w studiu takim muzycznym? Tęsknię, bo jestem teraz w przerwie koncertowej. Zaczynamy trasę w marcu wiosenną, Erotic Era Tour 2. No więc jak nie mamy tych takich co weekend wyjazdów, no to wiadomo, że nie ma adrenaliny, nie ma tego kontaktu z publicznością. Dlatego ja się bardzo cieszę, że mi się trafił też ten program, bo moja głowa jest teraz 100% w czas na show Drag Me Out, a nie w tym takim oczekiwaniu na koncerty. Ale też pracuję w studio jednocześnie, po prostu jest za... Co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię jak u mnie się dużo dzieje. Inaczej łapie mnie taka tak zwana depresja sezonowa z Polski. A czy już masz już taką nowy gdzieś pomysł na tą wiosnę właśnie, którą mówisz przed tobą, czy może jakiś duet? Mam pewien bonus, nad którym pracuję, muzyczny. Teraz wydaliśmy też super remix z Ralfem Kamińskim, Pies i Suka, połączone nasze dwie piosenki i to wiem, że będzie hulało na trasie Ralfa, na koncertach, zamierzam się wybrać. I teraz się skupiam na show koncertowym, bo na trasę wiosenną nie chcę powtórzyć tego samego, co było jesienią. Chciałabym wystartować jeszcze z jakimiś nowościami, nowym całym scenograficzno-wizerunkowym show, więc ćwiczymy. A jesteś też w miejscu, więc też ćwiczysz, podpatrujesz. Czy mamy życzyć połamania szpilek, bo wszyscy tak tu dzisiaj mówią. Połamania paznokci, szpilek i po prostu niech to będzie cały czas adrenalina, bo jak kończę nagrywać tutaj odcinki, to nie mogę zasnąć. Cały czas sobie przypominam te występy, te emocje, żeby nam się chciało wszystkiego. Tego nam życzę. To tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.